Dobra, bo trochę za daleko się to wszystko posunęło. Musimy pogadać po ludzku bez żadnego zbędnego pierdolenia. Wrzuciłem film, w którym byłem przygnębiony i było mi naprawdę w chuj ciężko. Dziwi mnie w ogóle, że ktoś myśli, że to była gra aktorska. Ludzie, straciłem całe swoje życie i wszystko, co budowałem przez 10 lat. Jak według was miałem wyglądać 30 godzin po milionie wiadomości, gdzie ludzie grozili mi śmiercią? I w sumie nadal grozi, a ja nawet nie mogę wyjść z domu, bo boję się, że ktoś pierdolnie bi butelką w głowę. Jestem tu i gadam sam, bo musimy logicznie podejść do całej tej popierdolonej sytuacji. W tym materiale nie chodzi o to, czy mam M95 wzrostu, czy jestem jebanym z wyrolem, czy miałem stulejarskie teksty jakieś 8, 9 albo 10 lat temu. Usiądźmy na chwilę i logicznie podejdźmy do całej tej sytuacji. Pokażę wam nieznane dotąd materiały i przede wszystkim argumenty, które myślę, że bardziej zobrazują wam całą tą sprawę. Mariusz Trynkiewicz to chyba najbardziej znane nazwisko w świecie pedofilii i zostałem postawiony ramię w ramię z nim. Nie mam pretensji do Wardęgi, że zrobił ten materiał. Ba, nawet się cieszę, że ten, kto ma dostać, ten dostanie. Ale dlaczego zostałem wrzucony do jednego wora ze Stewartem? Paręnaście minut tak mocnego gówna, żeby na sam koniec wrzucić moje półtorej minuty i wjebać mnie do tego samego worka, co Stew. Kurwa, tu nie chodzi o to, żebym się żalił. Chuj już z tym żaleniem. Chodzi tylko o to, że nie jestem jebanym pedofilem. Oglądaj ten film, bo mam zamiar to udowodnić w logiczny sposób. Zaraz wrócimy do tego tematu, ale na samym początku chciałbym zapytać Was o coś oczywistego, co przez natłok tych wszystkich informacji chyba nie dla każdego jest jasne. Stu miał za uszami masę tematów. Masę rzeczy, które wytknął mu Wardenga. Ciągle pojawiają się komentarze, że broniłem pedofila i że o wszystkim wiedziałem. Ale ludzie, popatrzcie na to logicznie. Czy naprawdę ktoś myśli, że Stew chodził od lewej do prawej i chwalił się swoimi niecnymi czynami? Albo przyszedł do mnie na przykład i powiedział: Ej, ta czternastka była zajebista, musisz spróbować. No to tak nie wygląda. Oczywiście, że zarzucacie mi, że coś wiedziałem. I ja nie mam usprawiedliwienia, że nie. Ale jest znacząca różnica pomiędzy tym, że Julia była ze stewartem w hotelu o czym nie wiedziałem, do tego, że Julia spotkała się ze Stewartem w restauracji na godzinę. A ja taką właśnie miałem wiedzę. I to była jedyna rzecz, jaką wiedziałem. Nic więcej. Ale popatrzcie na to też logicznie. Ile miesięcy zajęło Wardędze pozyskanie wszystkich tych informacji? Zobaczcie, ile czasu poświęca Konopski, żeby mieć wszystko od A do Z. Czy gdyby Stew chwalił się wszystkim, co lubi robić, nie wyszłoby to dawno temu? To logiczne, że ktoś, kto popełnił takie przestępstwo, nie gada o tym, zwłaszcza na tym tle. Ja miałem szczątkowe informacje. Tu ktoś coś powiedział, tu ktoś coś zaprzeczył, tu ktoś najebany coś mówił, a następnego dnia nawet nie pamięta co pierdolił. Jak na podstawie czegoś takiego można stwierdzić, że ja o wszystkim wiedziałem? Nawet Sylwester Wardenga w swoim materiale dał tylko i wyłącznie przykład Julki. Miałem wyjść do miliona ludzi i powiedzieć, że Stu to pedofil, bo tak się gada w branży. Czym by to było, gdybym nie miał takich dowodów jak Wardenga? Byłoby to zwykłym pierdoleniem i pomówieniem. Zresztą Sukanek tak zrobiła i wszyscy mówili do niej, że jest wari z tego co wiem, to była nawet na policji, tylko żadne ofiary się nie zgłosiły. Więc co ja kurwa mogłem jeszcze zrobić? Swoją drogą wczoraj widziałem, że Lexi również rzucała na Stories, że miała jakieś szczątkowe informacje, a dopiero teraz się przyznała. Szkoda, że inni Influ nie przyznali się, tym bardziej z bliskiego otoczenia Stewarta, jak o tym mówiła. Wiem, że to, że Stewart spotkał się z Julią, było niepokojące, ale Julia siedziała z nami na tym spiku i mówiła, że nic się nie stało że byli tylko na jedzeniu. Tak samo mówił Stewart. I wszyscy na tym spiku przyklepali to po prostu, że nic się nie wydarzyło. Można mi zarzucić wiele rzeczy. Jestem w sercu tej branży przez freakwhite. Przewija się masa historii, ale nie miałem dowodów na to, że Stu to pedofil. I nie znałem historii, które obecnie zna cała Polska. Przechodząc dalej, chciałbym pokazać wam kilka przykładów, które mam nadzieję, będą przez was przeanalizowane i nikt na siłę nie będzie chciał rujnować mi życia. Pisałem, pisałem zwyrolskie teksty. No kurwa, zgadza się. Zakompleksiony gnój pisał do dziewczyny, jaki jest fajny. Ale czy szukałem wtedy sztuki na raz, żeby tylko zaliczyć? Nie, i mam na to mocny dowód. Byłem ze swoją kobietą 8 lat. Poznałem ją, gdy miałem 20 lat, a ona 16. Czy wziąłem ją na raz? Nie. Zbudowaliśmy długi ośmioletni związek. Czy szukałem wtedy małolatki na siłę, tak jak robi to pedofil? No nie, wręcz przeciwnie. Teraz nie jesteśmy już razem, rozstaliśmy się x miesięcy temu. Ale co to ma do tego? Chcecie więcej argumentów? Lecimy dalej. W 2015 roku internet w Polsce jeszcze raczkował. Nikt nie miał doświadczenia w tym, że dziewczyny będą przekłamywać swój wiek, żeby osiągnąć jakieś korzyści z tego. 2015 to również rok pierwszego zderzenia z popularnością, pierwszej wypłaty. Nikt wtedy nie analizował, czy dziewczyny są prawdomówne, albo że będą przekłamywać swój wiek. Może dowód, bo akurat mam coś dobrego. W tamtych latach pisaliśmy razem z Julką. I chcę Wam otworzyć nagranie odnośnie przekłamywania wieku. No ale ty no. wiesz o tym, że zakłamywałeś ten wiek? To czemu ty mi to robisz? Ale dlaczego nikt nie, nawet nigdy przed tym nie spytał o legitymację? Tylko każdy powiedział: No, masz 16 lat. No bo mówiłeś, że masz 16 lat, a ty. No i bo... tyle, i tyle. Nie kłamałam, nie, nie, w sensie, nie, że wmawiałam. No. Tylko mówiłem, że mam 16, bo się bałam powiedzieć, ile mam lat, bo się bałam, że ludzie dowiedzą się, że, że jestem kidosem. Strach, że stanie się kidosem. Jakby ja to rozumiem. Była młoda, pisaliśmy głupoty, no ale to jednak prowadzi do niszczenia mnie. Trochę słabo, co? Na jakimś kanale komentarzy zapewne pojawi się mój wątek z Julią, ale było to pisanie. Pisanie bez świadomości tego, ile ona ma lat. I kurwa, nigdy nie nagabywałem żadnej dziewczyny do spotkania. Nigdy nie spotkałem się z żadną osobą poniżej 15 roku życia. A przede wszystkim nie uprawiałem seksu z żadną nieletnią. Natomiast podkreślam, aby zamknąć ten rozdział, że w tamtych czasach non stop było mieszanie, jeżeli chodzi o wiek. Posłuchajcie wiadomości głosowej Aleksandry, która w tamtych czasach siedziała z nami na tym spiku i skontaktowała się ze mną w trakcie całego Pandora Gate. Odzywki, jakie wychodziły, jakie teraz wychodzą, były też jakby normalne z każdych stron. I sami odkopaliśmy jakieś stare swoje wiadomości i też padały jakieś dziwne, głupie teksty, na co w odpowiedzi nie było pokazywanie cycków, tylko nie wiem, odpowiedź o treści, że ktoś śmierdzi, nie wiem, no to były takie głupie czasy, że teraz to jest aż wstyd. Ogólnie, jeśli chodzi o nasze czasy team speakowe, to bardzo popularne było zawyżanie wieku. Większość to robiła. I ja sama dowiaduję się nagle, że dziewczyny, z którymi się trzymałam, nie miały wcale 16 lat, tylko 13. Zresztą sama mówiłam, że mam 16, mając 13. A na celu miałam po prostu uzyskać szacunek u tych wszystkich youtuberów. To były takie czasy, taka moda i sama pisałam dziwne rzeczy z różnymi ludźmi. I sama wtedy byłam pewna, że tamta Julia, o której wyszły takie brudy, miała lat 16, bo się za taką przedstawiła. Zawsze mieliśmy uszanowanie do niej, bo była najładniejszą dziewczyną chyba z całego tego Team spika, I każdy myślał też, że najstarszą, a później się okazało, że wcale nie ma tylu. Teraz się okazało, że wcale nie miała jednak tylu lat i nagle odkopuje jakieś brudy, nie wiem o co chodzi. Na screenie, na materiale Wardęgi widać, że pisze już do Julki ze świadomością, ile ma lat. Ale taki mieliśmy wtedy humor. To była jakby taka konwencja. Tak gadaliśmy ze sobą na Teamspeaku, i teraz przejdźmy do ludzi, którzy to potwierdzą. W trakcie trwania całej akcji Pandora Gate bardzo dużo osób z Teamspeaka odezwało się do mnie. Praktycznie cała moja społeczność odzywa się do mnie ze wsparciem, by pokazać, jak to rzeczywiście było. I na przykład Marcel wygrzewał coś takiego. Jeszcze jedna wiadomość. Tutaj screen jak miałeś kiedyś zapisanego jakiegoś ziomka kutas na Skype, na pewno dla Beczki. Jeszcze nagranie ekranu z naszego czatu, gdzie sam wysyłam Ci głupiośmieszną głosówkę, a Ty mi odpowiadasz w podobnym stylu dla Beki. To jest rok 2017, gdzie jestem 2002. Gdybyś chciał, możesz ten filmik wykorzystać w jakiś sposób i pokazać, że sami Twoi widzowie kręcili sobie z Tobą Beczkę na czacie. W dawno temu na live pokazywałeś nawet jakieś głosówki Bekowie, co sobie z widzem wysyłasz. Masz największą moc w nas, czyli w widzach. Może tutaj coś może Ci pomóc. Nie truje Ci już. Trzymaj się. Oksfels, kurwy synu, pokaż mi twojego chuja. Masz wjebane nie? Fes, kurwa, byda Ten przykład idealnie pokazuje, jak sposób narracji może wpłynąć na cały kontekst wypowiedzi. Zobacz sam. Fes, kurwa, Ci cię a Aczkolwiek wydłużmy tę wiadomość o drive do tego. Oksfels, kurwy Pokaż mi swojego chuja. To Marcel sam zapytał się mnie, żebym pokazał mu swojego chuja, kurwa, czyli sam widzisz, że do nieodpowiednio przedstawionej narracji wyszłoby, że nade wszystko lubię jeszcze chłopców. Do sedna, bo takich przykładów mogłoby być w nieskończoność, ale w całym tym chaosie nie sposób jest pamiętać słowo w słowo, wiadomości, które były pisane dziesięć. 9 lub 8 lat temu. Natomiast jednego jestem pewien. Czego by w tych głosówkach nie było, nigdy nie doprowadziło mnie to do spotkania z osobą nieletnią. Nazywa się mnie pedofilem. To określenie trafia we mnie, jakbym był dorosłym facetem, który ma pociąg do dzieci. Ja pierdolę. Tyle gówna się na mnie wylało, przez to, że będąc nastoletnim gnojem, pisałem z dziewczyną, która nie chwaliła się ile ma lat lub przekłamywała mnie swoim wiekiem. Czy gdybym był, tak jak się na mnie krzyczy, pedofilem, to pisałbym do młodych dziewczyn 9 lat temu, czy raczej robiłbym to teraz? Gdzie wokół mnie są większe pieniądze, zasięgi, samochody, mógłbym lecieć na przykład na wakacje. Przecież każdy wie, że teraz, tym bardziej jak nie jestem w związku z kobietą, to na wydarzeniach Fame są obok mnie kobiety w moim wieku lub nawet starsze. Czy gdybym był tym skurwiałym, godnym potępienia pedofilem, to naprawdę nie byłoby na mnie screenów z wzroku dwóch lub trzech lat temu? Czy naprawdę ocenia się mnie przez pryzmat tamtego syfu, a szereg argumentów, które przedstawiłem wcześniej, jak na przykład długoletni związek, idą w niepamięć? Ważne w tym wszystkim jest to, że wszystkie akcje, które wyszły, nie są świeże, a czasy, w którym pisałem do tych dziewczyn, De facto mógłbym być uczniem tej samej szkoły, co one. Oceny pozostawiam wam, aczkolwiek naprawdę uważam, że jest to poważny argument. Nie da się ukryć, że naprawdę ostro wyrwałem na dziurę. Ilość gruźb, komentarzy, telefony od rodziny. Kurwa, biorę to wszystko na klatę, ale nie będę ukrywał, że płakałem jak bur, nie? Nie wstydzę się tego przyznać. Płakałem w chuj, bo naprawdę jest grubo. Tylko wyjaśnijmy sobie, dlaczego to ja dostałem taką serię na dziób, a nie gość, któremu poświęcony był materiał. Mam wrażenie, że po filmie Wardengi większość tych portali internetowych to mną wycierało sobie gęby i robiono ze mnie pedofila. Wiecie dlaczego? Już wam powiem. Stewart spierdolił z internetu. Spierdolił, bo był winny. I moja morda lepiej się klikała, bo jestem gościem, który jest aktywny w sieci, działająca przy X projektach. Absurd sięga tego stopnia, że wypowiada się o mnie jakiś gość w telewizji. I przeinacza moją ksywkę na Buxton. Kurwa! Wątek dotyczący świata polskiego e, freak fightingu. Między innymi e, e, osoby, która jest znana jako e, Buxton, która również e, mogła mieć e, Buxton. Buxton. Kumacie to? Ciągle jestem aktywny w sieci. Działałem przy projekcie Fame. Powstawały nowe materiały. Nie zawinąłem się pod dywan X lat temu. A mimo to, że akt pedofilski dotyczy stiu, to o mnie pisgają artykuły. Wracając jednak do tematu, dlaczego miałbym się wyjebać z internetu X lat temu? Nigdy nie odbyłem żadnego stosunku seksualnego z nieletnią. Ba, nawet nie byłem z żadną na hotelu. Ludzie, wszyscy, którzy tam jesteście, ty, ty i ty, bo pewnie trochę was jest. Przyznaję, pisałem jak zwyrol. Byłem zakompleksionym gnojem i tak przyznaję, że takie pisanie było chujowe. Oczywiście, że w tamtych czasach było zupełnie codzienne, ale już nawet jebać ten argument. Przyznaję, że mogł wylać się na mnie szambo. Ale czy naprawdę stoję ramię w ramię z Trynkiewiczem? Czy ramię w ramię z każdym prawdziwym pedofilem, który lubuje się w dzieciach? Czy serio, przedstawiając wszystkie te argumenty powyżej, zasłużyłem na aż taki lincz? Przepraszam za wszystko, co zrobiłem źle. Wszystkie osoby, które na to zasłużyły, przepraszam. Jest to film prosto od serca. Nie siedziałem na kanapie, grając na emocjach. Tylko chciałem wam wytłumaczyć, że nie jestem kurwa pedofilem.